A mogło być tak pięknie. Listopad się kończy. Za oknem nie trudno znaleźć symptomy nadchodzącej zimy, a już za chwilkę rozpocznie się ostatni miesiąc roku, grudzień. A już na początku grudnia, konkretnie mówiąc 3, zostanie nowy drop nam oficjalnie wydany. Rozwój tej aktualizacji został zakończony, o czym świadczą oczywiście regularnie wydawane wersje pre-release, które mają za zadanie doszlifować to, co Mojang do tej pory stworzyło. Proces nie będzie raczej zbyt długi, głównie z tego względu, że i wielu rzeczy nie dodano. Koncepcji i pomysłów było wiele. W pewnym momencie nawet wydawało się, że Mojang ma nawet pomysł na tę aktualizację, kiedy dodano żywicę, ale chwilę później dostaliśmy pre-release. W tym materiale przyjrzymy się propozycjom społeczności na to, co mogłoby w tym dropie zostać jeszcze dodane. Zapraszam. Nim przejdziemy do konkretów, pozwólcie, że chwilkę zastanowimy się, czy w ogóle jeszcze coś nowego do Pale Garden kiedyś może zostać dodane. Teoretycznie tak, ale czy Mojang jest skory do aktualizowania rzeczy, które według niego jest skończone? Zerknijmy w przeszłość. Wersja 1.20 dodała nowy biom w postaci wiśniowego lasu. Gro graczy uważało, że biom jest piękny, ale nudny. I mieli absolutną rację. Mnóstwo koncepcji się pojawiło, co by na tym biomie można było dodać i niestety Mojang, pomimo że zaraz miną 2 lata od dodania tego biomu, nic niestety tam nie zaimplementowało. Cofnijmy się o numerek dalej do wersji 1.19, gdzie został dodany również nowy biom w postaci nowych bagien. Tutaj również kontentu, który pasowałby do klimatu tegoż biomu, było mnóstwo. Fantastyczne pomysły i niestety Mojang również uznało, że biom jest kompletny i nic do tej pory mu nie dodano. Również w tej aktualizacji i wcześniej dodano biomy podziemne. Deep Dark, Dripstone Caves, a także Lush Caves. Tutaj również nie brakowało pomysłów, czym można byłoby urozmaicić te biomy i nie dodano nic. Dlatego też wracając do Pale Garden, podejrzewam, że w najbliższych latach nic również tutaj nie zostanie dodane. Czy kolejny drop, zapowiedziany najprawdopodobniej pod koniec marca, ma szansę dodać tutaj kolejne rzeczy? Prawdopodobnie nie. W kolejnym większym dropie Mojang najprawdopodobniej będzie chciało się skupić na kolejnej zawartości czy też nowościach do zaimplementowania w Minecraft, a nie urozmaicać to, co zostało dodane wcześniej. Gdyby faktycznie coś takiego zrobili, niestety nic by się nie zmieniło oprócz tego, że zamiast jednej aktualizacji rocznie, dostawalibyśmy jej 2 części rocznie. Drugim powodem byłaby chyba wściekłość graczy. Za coś takiego chyba wszystkich w Mojang z wyjątkiem Jeba po prostu by oskalpowano. Ale kto wie, być może jakieś parę pierdółek w ramach dodatkowej zawartości w następnym dropie, czy też Mojang może sobie przypomni o Pale Garden za kilka lat i wtedy przyjrzy mu się dokładniej i doda oczekiwane rzeczy. A potencjał w tym biomie jest. Przejdźmy do omawiania pomysłów. Żywicze strzały. Mogłyby one służyć do atakowania mobów, które bez problemu są w stanie strzały odbijać. Jednym z takich mobów jest Breeze. I chyba jedynym. Niemniej, strzały byłyby jednorazowe. Jeśli chcielibyśmy dysponować dużą ilością tych strzał, wówczas z pewnością przydałaby się farma żywicy. Za tą propozycją jest jeszcze coś ukryte. Słynny stół Fletchera. Ten, który miał dostać swoją funkcję w następnej po jego dodaniu dużej aktualizacji, czyli 1.16. Tak, 4,5 roku po jej wydaniu wciąż stół nie dostał tej funkcjonalności. Społeczność bardzo czeka na użyteczność tego bloku. Zaimplementowanie tego wraz z żywiczymi strzałami byłoby podwójnym sukcesem Mojang. W oczach społeczności żywica dostałaby kolejne, już drugie zastosowanie, a także w końcu oczekiwany blok zyskałby funkcjonalność, więc wiele osób by się z tego naprawdę ucieszyło. Skoro już jesteśmy w temacie strzał, to fajna byłaby również żywicza tarcza. Miałaby jedną podstawową funkcjonalność, a mianowicie jeżeli odbilibyśmy strzałem wystrzeloną przez jakiegoś moba,
bylibyśmy w stanie ją zebrać. Najprawdopodobniej prosto z takiej tarczy trafiałaby do naszego ekwipunku. Znamienny chyba jest dla wszystkich graczy Minecrafta lubujących się w walce, że w pewnym momencie kończą nam się te strzały. Mnóstwo wystrzelonych przez moby widzimy dookoła. Niestety nie jesteśmy w stanie ich podnieść, a dzięki takiej tarczy bylibyśmy w stanie je niejako farmić. Oczywiście musiałoby mieć to swoją wytrzymałość na zasadzie możliwość zdobycia 5 czy też max 10 przedmiotów, a następnie żywica by zniknęła całkowicie. Wówczas trzeba byłoby ponownie ją nałożyć i cieszyć się zdobywaniem kolejnych strzał. A co byście powiedzieli na zamykanie rzeczy żywicą? Na przykład drzwi, zapadni, czy też skrzynek. Z pewnością rzecz mocno użyteczna w przypadku tylko i wyłącznie trybów multiplayer. Ale i na singlu mogłoby się to przydać, na przykład do zamykania drzwi przed wieśniakami w wiosce. To będzie jeden z moich ulubionych pomysłów, a mianowicie lepki żywiczy klej. Ten miałby za zadanie łączyć ze sobą bloki tak, aby jeden piston był w stanie przesunąć ich kilka. Obecnie teoretycznie jest to możliwe za pomocą slime bloków. Jak najbardziej jest to prawda, ale pamiętajmy o tym, że slime bloki również mają swoje konsekwencje. Na przykład w postaci tego, że zabierają bloki, z którymi się stykają, czyli na przykład te, których byśmy woleli nie przesuwać. Poprzez dodanie takiego kleju, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, moglibyśmy takich sytuacji uniknąć. Do tego zupełnie inaczej byłby stawiany hitbox, a mianowicie, tak jak obecnie ten wyświetla się na pełnym bloku, tak w przypadku żywiczego kleju, ten wyświetlałby się tylko i wyłącznie na łączeniach pomiędzy blokami. Byłoby to naprawdę moim zdaniem ciekawe i chciałbym bardzo, żeby Mojang tak prostą, a jednocześnie rewolucyjną rzecz dodało. Tym razem koncepcja naprawdę odjechana, ale myślę, że mogłoby się to udać, a mianowicie żywicze buty. Miałoby to działać na zasadzie nałożenia żywicy na buty, dzięki czemu bylibyśmy w stanie chodzić po bokach bloku, a także po suficie. By tak cudowna rzecz została dodana, trzeba byłoby to odpowiednio dobrze zbalansować. Przede wszystkim po jakimś czasie żywica musiałaby schodzić, albo poprzez pokonane kroki, albo ewentualnie po prostu poprzez upływający czas. Z tego względu, że żywica jest lepka, chodząc w takich butach bylibyśmy mocno spowolnieni. I kończąc temat żywicy, byłby to nowy, lepki żywiczy blok. Prawdopodobnie bylibyśmy w stanie zrobić go na przykład z połączenia z miodem. Ten powodowałby, iż jeżeli byśmy się do niego przykleili, nie moglibyśmy się wydostać, dopóki blok nie zostałby zniszczony. Niewątpliwie mega przydatna rzecz, na przykład przy robieniu handlarki z wieśniakami. By tradycji stało się zadość, patrząc na wersję 1.21, która dodała jednego moba oryginalnego, a także wariant, tak samo i w tym dropie. Jeden oryginalny mob w postaci Creakinga już jest, więc przydałby się też i wariant. I tutaj pojawiła się fantastyczna propozycja na wariant żaby. Żaby, która byłaby raczej ropuchą. Bladą ropuchą. Oczy miałaby podobne do Creakinga i tak samo jak on, mogłaby je aktywować. Oprócz nadania klimatu temu biomu, dzięki takiej ropusze bylibyśmy w stanie zdobyć nowy blok żabiego światła, czyli nowego żabandola. Oprócz fantastycznej wersji kolorystycznej, podobnie jak na przykład Creaking, blok ten gasłby w nocy, wtedy kiedy Creaking się pojawia. Jedna z rzeczy najbardziej oczekiwanych w tym dropie i aż jestem zaskoczony, że Mojang olało prośby graczy. Białe dynie wprost fantastycznie wpasowałyby się w klimat biomu, a i też cudownie nawiązywałyby do jednej z zapomnianych gier z uniwersum Minecrafta, czyli Minecraft Story Mode. Tam takowa występowała. Dodatkowo, gdybyśmy mogli zrobić wariant Jack of Lantern, ale z pochodni dusz i biała dynia miałaby świecące fragmenty, to wprost prezentowałoby się wybitnie dobrze. Ale niestety tego nie otrzymaliśmy. Dynia była jedną z najbardziej oczekiwanych rzeczy, ale zdecydowanie bardziej gracze oczekiwali na tym biomie mgły.
mgły, która aktywowałaby się tylko i wyłącznie pośród drzew. Przelatując nad biomem u góry, takowej by nie było. Poruszając się pomiędzy gęstymi drzewami, jak najbardziej takową powinniśmy móc doświadczyć. Konfrontacja z Krikingiem w nocy pośród tak cudownej mgły, gdzie z jej głębi dostrzegalibyśmy otwarte, kwitnące kwiaty, byłaby doświadczeniem, którego gracze zdecydowanie oczekują od tego biomu. Wymienione przed chwilą pomysły są bardziej konkretne, ale i z głowy mogę rzucić chociażby coś tak prostego, jak dodanie tylko i wyłącznie na tym biomie nowego dropu do wykopania przez Sniffera. Nie dość, że Sniffer zyskałby kolejne zastosowanie, to i biom zdecydowanie byłby lepiej przez graczy odbierany. Może jakaś mała strukturka, która świetnie uzupełniałaby się z archeologią. Pomysłów jest mnóstwo. Niestety Mojang z żadnego z nich chyba nie skorzysta, a biom tak jak był, tak też niestety będzie bardzo pusty. Pusty i zazwyczaj niestety mały. Jako że już za kilka dni drop zostanie wydany, niestety nie ma już szans, by biom generował się jako większy, a nie często zepsute i brzydkie mikrobiomy. Być może kiedyś jeszcze Mojang do niego przysiądzie, ale nie w najbliższym czasie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, która z propozycji według Was najbardziej pasuje do tego biomu i która koniecznie musi kiedyś się pojawić. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!